Cześć, witajcie. Cześć, ja jestem Daniel. Ja jestem Dawid. Dzisiaj będzie troszkę filozoficznie. Tak. Zajmiemy się takim pojęciem depresji jako problemie egzystencjonalnym i pomoże nam w tym zrozumieniu duński filozof Søren Kierkegaard. No i właśnie spróbujemy później trochę porównać ten tekst, który pisze o depresji jako chorobie na śmierć, w sensie blokad mowy, jąkania, no i wyjścia z niego, na przykład już w kierunku nowej mowy. I pytanie jest takie, dlaczego osoby w depresji nie szukają pomocy? Uświadomienie sobie rozpaczy, która dotyczy osoby w depresji, nie musi oznaczać wyjścia z tego stanu, bowiem sama świadomość nie oznacza jej końca. Wraz ze wzrostem świadomości i proporcjonalnie do tego wzrostu wzmaga się intensywność rozpaczy. Im większa jest świadomość, tym intensywniejsza rozpacz, pisze Kierkegaard. Czyli im bardziej sobie zdajemy sprawę z tego, jaki mamy problem, tym bardziej cierpimy. To czy tak jest, Daniel? Świadomości dziecka, prawda? Kiedy dziecko ma problem z mową, zacina się, takie pojedyncze jakieś zacięcia są, i potem już przychodzi to bardziej wiąkanie, no to dziecko jeszcze nie jest tego świadome. I na przykład, kiedy pytamy dzieci często, takich młodszych, jak się z tym czują, jak im się mówi, no to czasem mówią, że normalnie, że po prostu mówią i nie myślą o tym, jak mówią. A objawy wskazują właśnie ewidentnie na to, że już tam powstaje SBS, już jest coraz więcej blokad, już coraz więcej jest zająknięć. No i myślę, że do tego to można fajnie porównać właśnie tutaj tą teorię filozofa. No i oczywiście do rodziców, bo ich świadomość rośnie. To oni bardziej cierpią niż to dziecko. I dopiero wtedy, kiedy to dziecko sobie uświadomi, jaki ma naprawdę problem, że ten problem już jest i to jest fakt, że ma blokady i jąka się. No ale kiedy następuje to uświadomienie? Dopiero wtedy, kiedy społeczeństwo to zauważy, to środowisko, w którym żyjemy, czyli albo rodzic wytknie na przykład temu dziecku, ale się jąkasz, mów spokojnie, nie jąkaj się. Tak często się słyszy, prawda? Takie mocne słowa w kierunku dzieci, czy w ogóle właśnie ma ktoś z tym problem. No i wtedy dopiero to dziecko zaczyna sobie uświadamiać ten problem, więc buduje to napięcie jeszcze większe, jeszcze bardziej koncentruje, no, jeszcze bardziej skupia uwagę na tym problemie, więc powstaje jeszcze większy problem. No a rodzice właśnie są świadomi tego i również razem z tym dzieckiem wtedy cierpią, prawda? Tak, im intensywniejsza świadomość, większa, tym większa rozpacz. I przeczytamy dalej. Można zauważyć, że osoba będąca w takiej depresji jest w stanie wyjść z niej jedynie poprzez zmianę siebie. W takim przypadku może się pojawić drugi typ rozpaczy. Rozpacz, że się chce być sobą. Osoba zrozpaczona woli pozostać sobą z całym swoim bólem i cierpieniem niż stać się kimś innym. Dlaczego zrozpaczony nie szuka pomocy? Gdy jednak w głębszym rozumieniu sprawa pomocy nabiera powagi, czy zwłaszcza gdy chodzi o pomoc z wyższego rzędu czy źródła, to upokorzenie polegające na konieczności przyjmowania pomocy albo konieczności ugięcia się przed innym człowiekiem jest potrzeba wyrzeczenia się własnego ja. O jakież to zaprawdę wielkie i długie i męczące cierpienie, zauważa właśnie Søren Kierkegaard. Ta potrzeba zmiany, wyrzeczenia się siebie z tamtej starej wersji, jak bardzo jest to podobne, zobacz, i analogicznie do nowej mowy, że trzeba zaprzestać czy zrobić ostre cięcie tego
starego kanału ze starą mową. I to już też jest na początku pewne cierpienie. Czy będę kimś innym? Przecież ja się tylko nie chcę jąkać. Ja się tylko nie chcę blokować. A tu mam się stworzyć na nowo. Mam być spokojny, mam się koncentrować, mam się pilnować. O tej świadomości. No dzięki temu, że tą świadomość nabywamy, czyli jesteśmy coraz bardziej świadomi tego problemu ASBS, no to może komuś się wydawać, że może w takim razie woli całkowicie o tym nie wiedzieć, prawda? I po prostu jakoś z tym żyć. Może mu będzie łatwiej, jak nie będzie wynikał, z czym ma problem, tylko jakoś sobie z tym radził. No to oczywiście też zależy od poziomu bloków i tych porażek, jakie się doznaje w ciągu dnia, czy w ogóle za życia. Ale moim zdaniem dzięki temu, że uświadomimy sobie właśnie ten problem, to wtedy możemy poznać, z czym tak naprawdę mamy problem i to będzie fajna motywacja do tego, żeby to zmienić i powodować, aby ta mowa była jeszcze lepsza właśnie niż w takiej błogiej nieświadomości, można powiedzieć, jak dziecko, prawda? Bo dziecko też nie wie, nie jest świadome, że ma problem jeszcze jak jest na tyle młode. Tylko dopiero wtedy, jak ma potem utrudnienia, ma w szkole trudności, koledzy się z niego śmieją, już ktoś go wyzywa, już jakieś są wskazania palcem i tak dalej, no dopiero wtedy ten problem powstaje. Więc ta świadomość jest ważna właśnie moim zdaniem do zmian, prawda? Tak. No i dziecko przyjmuje tą pomoc, jak pisze Kierkegaard, z tego wyższego źródła, czyli od osoby wyżej postawionej, w tym przypadku od rodziców. Ale przy osobach dorosłych z blokadą mowy też tak jest, bo czasami te wstrząśnięcie jest właśnie w pracy, od przełożonego, od współmałżonka, że jest ultimatum. Zrób coś z tym, bo już się nie da z tym funkcjonować. I ta konieczność ugięcia się przed innym człowiekiem, jak pisze filozof, potrzeba wyrzeczenia się własnego ja. I to jest to chwilowe cierpienie, które musimy w sobie zrobić, żeby później dokonać tej zmiany. I to oczywiście nie jest takie łatwe, ale jest, okazuje się, niezbędne w tym naszym depresyjnym stanie, czyli tym negatywnym myśleniu o sobie, tymi wszystkimi przekonaniami, negatywnymi myślami, faktami na swój temat. I trzeba ten trud czasami zrobić, tego cierpienia właśnie. Tak, dokładnie. Chcę wyjść jednak. Mam dosyć już tego. I myślę, że warto, bardzo warto uświadamiać sobie, bo jak ktoś tylko pozna i zobaczy, jak mówi, bo to tak często jest na przykład, że osoba, która ma problem z blokami, jąkaniem, nawet nie jest tak do końca świadoma właśnie, jak ona wygląda, jak to psuje jej wizerunek. No i gdyby w sumie nie było tego rozwiązania na ten problem, to może faktycznie, prawda, lepiej, żeby tego może nie widzieć, będzie się żyło spokojniej, ale jak wiemy, że można tą mowę jeszcze poprawiać, jeszcze zmieniać, bo już są takie możliwości, no to myślę, że właśnie to jest najsłuszniejsza droga, aby widzieć siebie i uświadamiać sobie, z czym tak naprawdę mam problem. Bo wtedy to przekonuje od razu, że okej, muszę coś z tym robić. Myślę, że kiedyś ta samoświadomość była na niższym poziomie niż teraz, jeszcze kilka lat temu, kilkanaście. Jednak dzisiaj ta technologia nagrywania siebie wszędzie, robienia zdjęć i dokumentowania różnych faktów z naszego życia, no gdzieś pokazuje i gdzieś w końcu wyjdzie ten nasz problem, bo ktoś nas nagra, ktoś opublikuje, sami siebie nagramy, więc w końcu dojdzie ten moment, że my siebie zobaczymy. Podobnie rodzice dzisiaj nagrywają swoje dzieci w czasie zabawy, rozmowy i wow, zauważyli coś, jakiś problem, czyli ta świadomość bardzo szybko dzisiaj dochodzi do głosu, bo my to mamy udokumentowane, że jest problem. Ale też druga strona, bardziej optymistyczna, jest taka, że mamy też mnóstwo dowodów. Tego też kiedyś nie było, bo właśnie nie było tej wiedzy, czy coś można zrobić. Dzisiaj w internecie już coraz więcej tego jest, więc
mamy tą świadomość, mamy te cierpienie chwilowe, ale też mamy też nadzieję, pojawia się światełko w tunelu, pojawia się iskierka, widzimy, że ktoś coś zrobił, jedna, druga, trzecia osoba, więc to nas trochę będzie popychało, żeby jednak coś zmienić. Dokładnie. Więc warto sobie uświadamiać. Także polecamy literaturę filozofów. W tym odcinku Søren Kierkegaard, duński filozof. Myślę, że w kolejnych odcinkach również Wam przytoczymy inne źródła filozofów. Jeszcze na zakończenie Kierkegaarda kilka jego cytatów, myślę, że bardzo ciekawych. Posłuchajcie. Na przykład jest taki cytat: właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust moich płynęły nieustanne dowcipy. Śmiali się wszyscy, byłem podziwiany, ale myślami byłem daleko na krańcu świata. Wyszedłem i chciałem się zastrzelić. Czasem to bardzo przypomina zachowanie też osób z bloka domowy, że przez moment starają się być właśnie tą duszą towarzystwa, żeby nikt nie pomyślał, że coś jest z nimi nie tak. Uśmiechają się, prawią dowcipy, gdzie jak się kończy impreza, wpadają właśnie w tą depresję egzystencjonalną, tak jak pisze Kierkegaard, i wcale nie są szczęśliwi i często płaczą. Kolejny cytat też ciekawy. Ironia życia leży w tym, że żyje się do przodu, a rozumie do tyłu. To właśnie rozpamiętywanie i rozmyślanie o przeszłości. A tu kolejny dzień przed nami, kolejny, a my patrzymy ciągle w przeszłość. Wiara właśnie się tam zaczyna, gdzie myślenie się kończy. I z tym Was zostawimy, żeby tą wiarę w to, że będziecie mówić płynnie, mieliście coraz więcej i nadziei. Myślę, że nasze filmiki Wam w tym również pomogą. Dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia jutro. Cześć. Thank you.